Cześć, tu Jarzyna, a to jest mój podcast. Podcast o klasycznej motoryzacji, o ciekawych ludziach, miejscach i o historiach, które chcę Wam opowiedzieć. Jesteśmy w kolejnym miejscu, to jest Sampólno Krajeńskie w Muzeum PRL-u. Miejsce niesamowicie klimatyczne, dzięki któremu można przenieść się w czasie, dosłownie. Takiego miejsca nie znam, jest ze mną Marcin, który jest twórcą tego miejsca, jedynym jego właścicielem, dyrektorem, prezesem, kierownikiem. Dokładnie, wszystko w jednej osobie. Tak, jestem założycielem, dyrektorem Pomorskiego Okręgowego Muzeum PRL w Sępólnie Krajeńskim. Jest to mój pomysł, moja kolekcja, zbieram to kupę lat, no i w końcu mogłem pokazać ludziom, wyeksponować się, żeby młodzież i osoby, no, czy młodzież mogła się nauczyć, a osoby starsze powspominać najpiękniejszą rzecz chyba w swoim życiu, jaką była młodość, nie? Bo myślę, ile masz lat? Ja mam 34. 34, czy jesteś 85 rocznik? Nie, 33, 86. 86, tak. No to mój rocznik. Tak. Słuchaj, i to muzeum powstało ile? 2 lata temu? Tak, muzeum jest, znaczy tak, w lutym 2017 roku dostaliśmy decyzję ministra kultury, czyli uzgodniliśmy regulamin z ministrem kultury. Tutaj od 2017 roku, od lipca jesteśmy na tej hali, więc myślę, że przez 2 lata się mnóstwo tu zmieniło. Była po prostu pusta hala, nie? Przewoziłem te rzeczy, które do tej pory mieściły się w mieszkaniu i w garażach. No ale ty mieszkasz w hali innej i przeniosłeś to... Nie, ja mieszkam w mieszkaniu 52 metry. To powiedz mi, bo tu jest hala... 600 metrów. 600 metrów kwadratowych i ona jest pełna. Ona jest pełna. Ona jest wypchana teraz już po brzegi. Faktycznie już myślę, jak gdzieś tam pod sufitem... No to gdzie ty to zmieściłeś? Mówię, w 2 garażach. Fakt, że samochodów nie było tyle, pojazdów, bo miałem 3 pojazdy. A teraz tych pojazdów jest ponad 20. Ale różnie. Powiem Ci tak, jak tak patrzę na to wszystko, a dopiero zaczęliśmy, to jest trochę tak, jakby ktoś miał możliwość, chciał stworzyć takie muzeum, miał jeden dzień, przeniósł się w czasie do tamtych czasów, zgarnął, biegając po mieście, wszystko, co się tylko da, zapakował to w wielki pociąg, przywiózł tutaj i to wystawił. Tak, no taki bałagan jest trochę. Ale nie chodzi o bałagan, po prostu o ilość wszystko, rzeczy. Wszystko, tak, bo wiesz, bo do tej pory, kilka tysięcy eksponatów. Bo my mówimy o Muzeum PRL-u, ale to nie jest muzeum, w którym znajdują się same samochody, Fiaty 125P, 126P, Polonezy, jakieś motory, rowery, tylko tu się znajdują przedmioty, to które... To jest życie codzienne jest... z PRL-u, właśnie. Tak. Bo kolekcję, którą nazwałem, tworzę tutaj, organizuję cały czas, znaczy muzeum jest cały czas w organizacji, więc organizuję boksy, które mają, nazywają się życie codzienne w PRL, czyli pokój dziecinny z PRL, pokój gościnny, kuchnia, łazienka, takie boksy mają być i są. Niektóre już są wykończone, niektóre wykańczamy i chcę właśnie, żeby to przedstawiało życie w PRL-u, żeby każdy, kto chce przyjechać, chce nas odwiedzić, ma mnóstwo nowej odzieży z tamtych czasów, może się przebrać, może sobie strzelić klimatyczne zdjęcie tak, aby to wyglądało jak rekonstrukcja, że się cofną w czasie. I faktycznie też bawimy się nieraz w rekonstrukcję, tak jak było pokazane na jednym z na razie urywków filmów, bo tworzy się film, taki projekt robiliśmy, akcja żniwna w PRL z naszym Żukiem, który był techniczną obsługą rolnictwa, Bizon i nasza Wołga, więc chcemy, żeby to po prostu pokazać, jak było kiedyś, żeby młodzież zachęcić do wspomnień. Nie? Powiedz mi, co poszło nie tak w twoim życiu, że... Że jestem taki skrzywiony. Nie wiem, wiesz co, ja z zawodu kiedyś jestem... Kiedyś to zaczęło? Pytanie takie, o, może w tą stronę. To się zaczęło 12 lat temu, gdzieś 12-13 lat temu od prezentu od babci, żelazko. Zobaczymy, później tam na półce stoi, całkowicie nowe z tamtych czasów. Nie pozwólcie babci kupować wam tak, żelazko. Tak, nie, szukać w szafie po prostu. Mnie się spodobały te opakowania, prosto ta wymowność, wiesz, trwałość tych urządzeń i stwierdziłem, że no trzeba szukać dalej czegoś, nie? Więc wiesz, jakieś aukcje internetowe, gdzieś tam giełdy, chodziłem, szukałem, co mi się podobało, to kupowałem. Potem szukałem rzeczy, które po prostu miałem w dzieciństwie, a gdzieś tam zostały zniszczone czy zagubione w okresie dorastania, więc szukałem tego, i żeby uzupełnić tą kolekcję. No i tak powstało. Dużo z tej kolekcji jest twoich. To są twoje rzeczy z twojej rodziny? Nie.
Nie, nie, bo to, wiesz co, ja nie myślałem o tym kiedyś, tak jak i... Nikt nie myśli, nie Tak, przejmuj się. tak jak i nawet rozmawiałem z Marianem Koniuszką, Marcelem Schrödelhelmem, był tu 1 maja u nas na imprezie, więc rozmawiałem z nim i pytałem się, czy Bareja, reżyser Bareja, myślał, kręcąc te filmy, on mówi, nie, mówi, to nikt nie myślał, że to dzisiaj będzie miało taki sens i to będzie takie świetne, nie? Te filmy będą tak odbierane jego, więc ja tak samo w swoim dzieciństwie nie myślałem, że kiedyś, kurczę, ten samochodzik, na przykład ta zabawka będzie mi potrzebna, nie? Więc to zostało gdzieś nam zniszczone, zgubione, dane kolejnym młodszym pokoleniom, bo tak to przecież było, bo nie było tyle tych zabawek, tak jak dzisiaj. No i wiesz, i teraz musiałem to szukać na nowo, nie? Dobra, idziemy po kolei. Gdzie oczywiście. Jesteśmy? Zaczęliśmy od kiosku. W kiosku, kiosk jest naprawdę taką, przynajmniej jak ja oglądałem, zanim tutaj przyjechałem w internecie, to miejsce, ciebie i to, co tutaj się tworzy, to ten kiosk jest dosyć charakterystyczny, bo to jest kasa biletowa, ale Tak. teraz widzę, bo już byłem tam, że tam znajdują się przedmioty, które można było normalnie kupić. Dokładnie. Tak, to jest kiosk. Chciałem przedstawić go tak faktycznie, jak reszta naszych pomieszczeń, żywcem przenieść z tamtych czasów i bardzo dużo też, tak jak już mówiłem o Barei, wzorowałem się na tych firmach wszystkich PRL-owskich, bo tak naprawdę dużo z tego nie pamiętam. Nie? Ja już bardziej pamiętam ten okres przejściowy. Lata ale... 90., nie? Tak, lata 90., ale no, dużo też słucham ludzi, tego, co oni opowiadają, jak to było, czytam książek, literatury takiej konkretnej, żeby poznać te czasy i staram się to po prostu tak odwzorować. Dlatego ten kiosk też tak wygląda, jak jest. Nie? Super. Chodźmy, bo nie mogę się doczekać. Co tutaj mamy po kolei? Tak, mamy no? wielki dywan, wchodzimy, bo ludzie tego nie widzą, więc wchodzimy na wielki dywan. Można oglądać w internecie pewnie część zdjęć, ale nie poczują tego klimatu. Stoimy w pokoju, opowiadaj. W pokój dziecięcy, nie? Więc mamy półko tapcza, mamy biurko z Commodorą, Commodora 64, jest oczywiście wózek dziecięcy, w wózku dziecięcym. Lalki. Jest autentyczna, tak, ale sukienka jest mojej siostry, która jest 3 lata młodsza ode mnie, więc no też się załapała jeszcze końcówka PRL-u, więc to jest jej sukienka. W dużym pokoju gościnnym jest zdjęcie moje z moją siostrą i ona jest właśnie w to ubrana, więc jest to autentyk, które mi sprezentowała gdzieś tam biurko. Dwa razy w szafie. Tak, to jest biurko Kojarzę z tą komodorą. Te. Te Więc zwróć uwagę na opakowania. Staram się, na przykład tu masz, nie, przepraszam, nowe łyżwy gdzieś są, bo były jeszcze zamknięte w pudełeczku. Zobacz, są relaksy, są puszki, które zbieraliśmy, tak. Wszyscy to No ale to chyba już jest mieli. Początek lat 90. Tak, nie? Tak, no ale wiesz, ale taki jest. sentyment Tak, pozostał jest. i pamiętam, jak to się z zagranicy przywoziło Mamy te stary puszki. tutaj, te zabawki, nie? To Tak. dosyć już... Tam będzie też całkowicie nowy, stary jest jeszcze w pudełeczku, więc zobaczymy. No oczywiście jest encyklopedia 13-tomowa. Piesek, który jest na pilota, on jeszcze nie ma za przeproszeniem baterii w tyłku, tylko na pilota. I zobacz cenę jeszcze tego. 1900 zł. Tak, no oczywiście mleko Bebiko musi jest. Być. Makatka, te proporczyki na tej... Na ścianie. Na ścianie. Jest i lalka. Lalka Kojarzę taką chodząca, lalkę. Tak. A chodząca? No oczywiście, zobacz, podasz jej ręce i ona tak naprawdę powinna sobie nóżkami ruszać. Okay, Nocnik. Wiesz co, tu jeszcze spadło coś. Zobacz, jest taki gwiazdorek. I taka pani kiedyś przyjechała do mnie z takim starym zdjęciem. Mówiła, o pana, widziałam to w internecie i musiałem przyjechać z tym zdjęciem. Jak? I faktycznie gwiazdorek jest taki dmuchany wiesz co, z lat 60. Dla niektórych to mogą być śmieci, ale dla wielu osób to mogą być rzeczy, które dzięki którym przywołuje tak. się wspomnienia. No to nie? właśnie chodzi, zobacz. Nie? Nakręcane samochodziki, tu są kioskowce też takie. To jest w ogóle cała... Co to? Jak to nazwiemy? To jest taka komoda, wiesz? Komoda, nie? Traktory, zobacz, te zabawki niemieckiej produkcji są drewniane, ten western taki. Głównym elementem w każdym pokoju, to też trochę się ostało jeszcze dzisiaj, ale to było standardem kiedyś, to były te meblościanki, nie? Tak, no na połysk, nie? Zobaczymy tam w pokoju, jest ta duża taka, tak zwany czeczot, ale tu no dziecięce też fajnie to wygląda. No i co? No zobacz, masz autobus. Tak, autobus jest całkowicie nowy, oczywiście zapakowany w opakowaniu zabawka. Zastępczym. Tak, zabawka na pilota. Pojechałem do takiej pani właśnie po te meble i pani mówi, wie pan co, mam w szafie jeszcze taki fajny autobus, taką zabawkę. Ja mówię, no dobra, zobaczę, nie? I wiesz, że w 73 roku ta pani dostała od swojego ojca, a że była panną, była też jedynaczką, dostała od ojca autobus. No nie chciała autobusu, bo chciała lalkę, więc zapakowała ten autobus w pudełko. Nówka. Tak, i to od 73 roku do 2018 roku przeleżało w pudełku. Nikt do tego nie zaglądał, nie? Więc ja po tylu latach otworzyłem Historia. Ponownie to pudełko. Idziemy dalej. Zobacz, tu masz maluszki.
z estetyki. Zobacz, te wszystkie kioskowce, te traktorki. Po prostu tona tego. Poczytaj mi, mamo, zobacz, tu masz, tak jak ci mówiłem, nowy autobus, nowy ten, nowy stary ciężaróweczka, jeszcze tona w papierowym pudełku, kartoniku. Przygody Koziołka Matołka. No i tak. To są też Moskwicz, nie? To jest Raritas teraz. Raritas. No i zobacz. O, taki go-kart. Ja takim go-kartem jeździłem. Ale zobacz, tu też będę budował go-karta, bo już mam z silnikiem WS-ki. Za chwilę ci pokażę z koszalińskiej samochodówki. Ale spójrz na to krzesełko. No niby nic wielkiego, ale to jest krzesełko Henryka Sztaby, nie? To jest, są... Tak, designerskie z lat 60. Te czasy teraz, czy ta moda teraz wraca? Wraca. Te krzesełka teraz tak, zaczynają produkować to z powrotem. A więc co, no przechodzimy teraz do części, gdzie są nasze samochody. Oczywiście WS-ka 125, maluszek 89 rok. FL? Tak, 36 tysięcy przebiegu, pełen oryginał. Nawet farba zaprawkowa jest. Tak, jest. Malowałeś go? Nie, to jest oryginał. On jeszcze nie ma czarnej konserwacji pod spodem, nie? On jest jeszcze taki niebieski. Bagażnik dachowy, na górze jest walizka. Co to jest w ogóle? Do ustawiania świateł ze stacji diagnostycznej. To jest do ustawiania stacji? Świateł. Tak, ze stacji. Zobacz, mnóstwo u nas tych wszystkich tablic, napisów. My w ogóle jesteśmy jedynym muzeum w Polsce, które ma tak dużo tej drobnicy. No właśnie, ale powiedz mi, my, to znaczy kto jeszcze tam jest? Znaczy nie, bo ja to mam z żoną. Nie? A, okej, okay, dobra. No, dlatego mówię my, bo my to razem. A żona też podziela? Tak, no. Okay, i dzieci też. Nie mają wyjścia. Marian Koniuszko, stoimy właśnie przy projekcie, który stworzyłeś w zeszłym roku, z tego co pamiętam. Nie, w tym roku. W tym roku? W tym roku był stworzony na 1 maja, żeby po prostu zaprosić Mariana Koniuszko tutaj do nas. To jest żuk ze zmienników. Tak, to jest żuk ze zmienników. Żółto-niebieski, można tak, tak powiedzieć. Tak, musztardowy, w kolorze musztardy. Dobra, bądźmy pewni. No, Spółdzielnia pracy imienia Borów Tucholskich, Warszawa. Tego sam malowałeś, nie? Wiesz co, nie, kolega mi pomógł. Kolega. No, ale okay, tak, ja go przygotowałem do malowania, i bo on jeździł kiedyś w Straży Granicznej, więc... Przechodzimy na tyły tego żuka. Tak. Co my tu mamy dalej? Zapas oponek, D124 oczywiście muzealny. Dzisiaj nie polecam jeżdżenia na tym, więc... Nie polecamy. Ale warto mieć w w razie czego do maluszka są. Tak, nie? Jest. Jak to niektórzy mówią, na defiladę. Dokładnie. Zobacz sobie, tu jest z lat 50. Znak CPN-u. PKS-u, nie? Ale to jeszcze jest ten z włókna szklanego. Mhm. Zobacz, to jeszcze jest ten starszy z epoki ogórków, jak jeździły autobusy. Widzisz? On nie jest baszany, więc on nie zadzywieje. Tutaj mamy jakiś... Tu będzie kącik fotograficzny, takie jest założenie. Zobacz, Neptun 412, odbiornik telewizyjny. Zobacz, właśnie, mamy pudełko od telewizora. Bardzo mało jest takich miejsc, gdzie... Skąd się bierze takie rzeczy? Wiesz co? To trafiłem przez przypadek, tam były ciuchy na stylu. Nie mówię, że przez internet, bo musiałbyś powiedzieć, że masz jakieś furę pieniędzy. Nie, to po prostu... Panie, że to warte jest tyle. No, no, niektóre rzeczy trzeba kupić, nie? Nie powiem, że nie, bo niektóre rzeczy mamy już... Mamy ścianę odkurzaczy i maszyn do szycia. Plus biurka. Zobacz. Tak, tu jest przedwojenny jeszcze aparat fotograficzny, dlatego chcę stworzyć taki kącik fotograficzny. Tutaj myślę, mamy, że nasza perełka, to jest żuczek Smutek 69 roku, jeszcze na zielonym przednim zderzaczku. Jest naprawdę autentyk. Był kiedyś lakierowany. Nie ma silnika dolnozaworowego, tylko górnozaworowy, bo był awaria w 72 czy 3 roku i był zmieniony silnik już, no bo każdy chciał mieć nowszy, nie? Więc założyli mu górniak i strażacy się cieszyli. Skąd ten? Wiesz co, to jest z takiej tutaj naszej niedaleko, no można powiedzieć miejscowej OSP. Został przekazany do naszego muzeum w 2018 roku, nie? No to rok temu. Tak, ma 21 tysięcy przebiegu. No. To co, nie pali się u was? I on jeździ świetnie, nie? Ale nie paliło się. Wiesz co, ja myślę, że on jeszcze ma, tak, chyba się nie paliło, oni musieli rzadko jeździć, bo on ma jeszcze kilometry, myślę, nakręcone do przodu, żeby rozliczyć paliwo na motocyklu. Idąc do fryzjera, kładało się głowę w coś takiego, żeby wysuszyć. Wyglądały się jak, czekaj, była taka bajka Jetsonów. Tak, Jetsonów. Tak, ona też siedziała w tym. Zobacz, tu jest bardzo rzadka wersja też Vigry 3, ale wersja Lux, bo ma biegi z tyłu. O. A tu jest, co tu myślę, mamy? Że jeden z fajniejszych też naszych pojazdów. Jest tu żuk Smutek. Porządek w miejscu pracy jest gwarancją bezpieczeństwa. Tak, więc zobacz, tu jest żuczek, który brał udział w akcji żniwnej, w tym filmie, który kręcimy. Orężada jest autentyczna, nie? Współczesna. I zobacz, te wszystkie narzędzia, co tu są. Zobacz, to jest wszystko pamiątka po moim dziadku. Mój dziadek przez całe życie naprawiał rowery. Tu miejscowo, wspólnie. I chcąc stworzyć po dziadku po prostu taki kącik pamięci, a że tu nie bardzo mam miejsce już na
pojechali, stwierdziłem, że stworzę tego żuka, bo to był żuk strażacki. Więc stwierdziłem, że zrobię żuka technicznej obsługi rolnictwa, jak były produkowane w pomach. Pom Oborniki dokładnie produkował takie żuki i stwierdziłem, że według zdjęć zrobię takiego samego. I zrobiłeś. I zrobiłem, i wiesz, i może chwila, proszę Państwa, na reklamę. Marcin potrzebuje dodatkowej hali, więc jeżeli ktoś chciałby darmo oddać halę, to Marcin przyjmie. Tak, no bo już nie mamy gdzie ten. Tu jest polonez, który cały czas jest w ukończeniu, bo nie ma czasu na dokończenie tego. Polonez Borewicz z 80 roku. PN 125. Tak, bo on się tak nazywał, nie? Tak jest do Borewicz. Tak, zanim. Tak jest do wodzie napisane, bynajmniej, że jest. Przebieg 10 km. Wiesz co, licznik jest nowy i diagnosta wpisał, jak robił przegląd, to wpisał 10 kilometrów. Ale faktycznie jest cały wyspawany, nie? Tutaj zrobiony. Już mamy, to jest polonez, obok poloneza stoi. Aha, i polonez jest zrobiony jak właśnie replika Borewicza z 07 z Głoście, nie? Okay. Z kogutem. Kogut grał w filmie już. Obok, a proszę, mieszkańcy, tu mamy wielki na ścianie napis. Mieszkańców Bydgoszczy na imprezy artystyczne w Muszli Koncertowej Parku Ludowego w niedzielę 10 lipca o godzinie 16:30 zapraszają organizatorzy Dni Sępólna dla Bydgoszczy. No widzisz. Bo kiedyś u nas w Sępólnie Krajeńskim i w Więcborku było bardzo dużo ośrodków czasowych dla mieszkańców Bydgoszczy, dla zakładów tamtejszych, po prostu tu nad naszymi jeziorami, więc mieszkańcy Sępólna przygotowywali się kiedyś, żeby ładnie ugościć tych mieszczuchów. Star 25. Tak, Star 25 z zabudową Jelcza z 66 roku. No, wymaga odnowy, ale... On nie jest w tragicznym stanie. Ale gdyby go tak zostawić, to on jest śladem... Tak, minionych lat, nie? I ja naprawdę muszę go tylko uruchomić, spróbować, wał się kręci, wiesz co? A przez przypadek u kolegi na podwórku znalazłem, 10 lat stał, nie? Nie otwierajcie szaf, żeby szukać żelazka i nie chodźcie do kolegów po podwórka. Słuchaj, i ten Star, doszedłem do historii, pochodzi z tej samej OSP, co tamta 200 strażacka na dworze, więc tak naprawdę te dwa dziadki stały razem, jeździły razem na akcję kiedyś, nie? Co my mamy dalej? Wiesz co, tu jest regał, gdzie są same nowości, same stare rzeczy, ale nigdy nie używane. Okay. I tu jest, słuchaj, to żelazko w tym pudełeczku, które mam od babci. Okay. Więc... Od tego się zaczęło. Tak, od tego się zaczęło, od tego żelazka. Co tutaj mamy dalej? Kącik taki motoryzacyjny, nowe oleje. Żebyście bańki, to widzieli, płyny. Naprawdę. Sama historia, więc to będzie. Custom, tu w ogóle będzie zrobiony Shell. Kącik niebawem. To będzie przestawiony trochę i będzie ten CPN tu. CPN, tak, umocowany, CPN. Tak, ten znak CPN-u i ten stary dystrybutor, żeby zrobić kącik typowo taki motoryzacyjny. Design. Nowe trampki. Dobra, idziemy dalej. Zobacz, nowa suszarka do włosów. I też jest nóweczka, nie? No. Zobacz, tu masz. Tu mamy wagi. Też nóweczka, nówka. Tu mamy wagi. Tu masz buteleczka dziecięca. Tu masz nowe szklanki, zobacz, tam masz nowe takie miseczki, salaterki i to wszystko jest też nowe. Wszystko nowe. Zobacz, tu masz nawet nowe spłuczki do pukania. Ja do spłukiwania, nowe. Ale one są opakowane w ogóle oryginalnie. Spójrz na te metki. Właśnie mnie najbardziej się podoba to opakowanie tych rzeczy, nie? Więc ja tego wcale nie rozpakowuję, tylko zostaje tak jak było. To jest wózek na mleko. Tak, to jest wózek rozwoziciela mleka, roznosiciela mleka i zobacz, to jest też, spójrz na ten wózek, on jest faktycznie z mleczarni. Zobacz, on nie ma szprych, tylko były zrobione takie powyginane płaskowniczki, nie? Więc oryginalnie tak wzmocnione. No i tutaj to zbudowałeś. Wchodzimy do kuchni. Kuchnia, jaki to jest okres? Lata 60? Wiesz co, to jest cały okres. Wiesz co, kiedyś mi się też pewien dziennikarz pytał, mówi, panie, z jakiego okresu jest to wszystko? Jak pan co mówi, no w PRL-u ludzie dbali o każdy przedmiot, więc jak małżeństwo dostało coś na ślub w latach 60, to do lat 90 to trzymało, nie wyrzucało. Dzisiaj jest inaczej, ludzie innego przekonania są, jak kupią meble w jakimś tam markecie, no to wiesz, to no po inaczej, trzech latach się zmienia moda i wyrzucają wszystko z mieszkania. Kiedyś ludzie byli bardziej sentymentalni. Albo nie mieli wyjścia. Myślę, że też może tak, ale bardziej się przyzwyczajali, nie? Tutaj jest taki kącik, gdzie są skrzynki z napojami. Orężada jest, Pepsi. Pepsi Cola. W pokoju jest całkowicie nowe, też nigdy nie otwierane. Zobacz, piecyk taka koza, też jest nigdy nie używana, przedwojenna. Ale ty, patrz, tam jest ten, tam jest kurz tak, nawet. Tak, specjalnie zostawiłem, żeby pokazać, jak kurz. To jest. Nie? Ten człowiek nawet kurzu nie sprząta, żeby zatrzymać sentymenty do kurzu. Nie, teraz sobie żartuję. Zlew, który był zlew z metką, tak. Zobacz, nie? Zlew z metką. Tak, też jest nigdy nie używany. Ale w pierwszej klasie zlew, więc to naprawdę trzeba było się wystać za tym, żeby to dostać. Tu będzie okno zamontowane, dzisiaj odebrałem od stolarza, więc... Tu jest pika, coś takiego. Westfalka, tak. Butla, zobacz, do wina też jest nigdy nie używana, nie? A to dziwne. No. W tamtych czasach? No nie wiem dalej. Jest kredens. W kredensie jest ocet.
No, na pierwszy rzut oczywiście są kieliszki. No, to musi być. Muszą być, nie? Koszyczki tam były wcześniej, tak, są tutaj szklaneczki. Szklaneczki, zobacz, delikatesy majonez. Majonez delikatesowy to są... Zaraz przejdziemy do szafki. Dobra, chodźmy do szafki. Która po prostu wszystko to, co ma na chleb. Autentycznie nowe. Tu jest wszystko. Kolejna szafa. Tak, tu jest szafka. Sobie zobaczcie, w której po prostu wszystko jest szafka nowe. Biała, medyczna. Tak, bo jest przeszklona. No. Jest specjalnie metalowa i jest zamknięta, żeby gryzonie się nie dostały tu na hali. Co tu mamy? Mamy jest kawę naturalną. Jest wszystko pełne opakowania. Kawa pachnące, naturalna. Przyprawy, zobaczcie. Herbata zielona. Płyn do trwałej ondulacji na zimno. A co to jest? Konserwa tłuszczowo-mięsna. Zjadłeś? To jest... Nie, dzięki. Papier toaletowy. Drzemy z Fordonu, z Bydgoszczy, drzem wiśniowy, wiko, wino czysta, patykiem spirytus. Pisane. Żytnia. Nie wiedziałem nigdy, że była oliwa z oliwek zespołem, nie? Więc myślałem, że takie rzeczy były niedostępne u nas w Polsce, a jednak... Więc niektórzy się guma dziwią, skąd pan to ma, jak to kiedyś. Atrament czerny. Zobacz, dobiera. Króweczka. Króweczka jest. Zobacz, to są też jeszcze czekoladki gdzieś. Galaretka. O, kostki rosołowe. Chili. Ostra przyprawa, mąka wrocławska. Kawa Inka, pełne opakowanie. Herbata ekspresowa. Papier, spaghetti. Zobacz, suchary pszenne, słodzone. O, Arek, coś dla ciebie. Możesz się spróbować, mam ich mnóstwo. Cukier kryształ. Nie dość, że ten gościu ma wszystko, to jeszcze ma tego mnóstwo. Tak, o, pieniądze to, też są. Ale to dedykowane? Nie. Nie. To są nówki. Tak, nówki. Ja pierdzielę. Tak, to nie, że ja mam kilogram cukru, ja mam tego cukru z 50 kilo. No ale zyzo, ktoś powiedział, pani... Nie, wiecie ile ten cukier kosztuje? No. Dzisiaj? No. Z 50 zł za kilogram. Ty jesteś bogaty. No ale nie będę cukru sprzedawał, nie, ja to trzymam. W ogóle bardzo rzadko coś wyprzedaję ze swojej kolekcji, nie? No, ale no nie. Ale słuchajcie, tu jest tyle tego Dominik. Czekoladka. Poczekaj, bo to spadnie. Rosół, koncentrat w paście. Taki malutki. Kostki rosołowe. Z głodu nie umrzesz. Co? Nie wiem, czy bym chciał to próbować. Ale do tych czasów chciałbyś się przenieść, czy nie? Czy wystarczy ci, że masz te pomiarki? Mnie to wystarczy. No, mnie też to wystarczy. Do tych czasów nie zazdroszczę, nie przenosiłbym się, ale fajnie powspominać. Chociaż nie mówię, bo pewne rzeczy też nie są idealne teraz. Kiedyś może były lepsze, ale też i na odwrót. Znaczy, na pewno nie możemy narzekać, na żyjemy w dobrych czasach. Tak, ale życzliwość ludzi, tego brakuje, życzliwości ludzi, co była kiedyś, nie? Zamykamy, idziemy dalej? Tu no, jakaś szkoła wiecie. Jest, nie? Wiesz co, tu jest tablica, faktycznie z tego zaczęła ławka szkolna z lat 60. z kałamarzem, tekturowym tornistrem, bardzo ciężko też dostać tekturowy tornistr. To jest w ogóle taka ławka, kurczę, to są lata co, 40., 50.? Wiesz co, 50., 60., nie? I zobacz zeszyty. Tutaj, może nie dobrze, że w szkole to stoi, ale dyrektorska lodóweczka. Ty, ale przecież to wygląda normalnie, jakby tu książki miały się znajdować. No tak. A otwierasz, jest... a tam jest lodówka. Spirytyzm, nie? Dobra. Jak zamykane. Dobra, idziemy dalej, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. Co my tu mamy? I jest światło. Zaraz się zaświeci. Jest. Ty, ale kurczę, ten kolor jest... No właśnie no bo to jest taki, taki ciepły, żółty. Więc tak, no w pokoju jest to, co w pokoju powinno być. Zaczynamy od meblościanki. Tu jest Pepsi. Pepsi, pełna, tak. Nieotwarta. Nieotwarta nigdy, nie? Ale numer. Skąd takie rzeczy się bierze? Wiesz co, to akurat tam z Facebooka gościu wstawił. Aha. I okay. Szybko do Torunia pojechałem po to, żeby to... No jechał do Torunia po to, żeby kupić Pepsi, której nigdy nie wypije. Co? Przez jedno żelazko. Nie dotykajcie żelazek, ludzie. Coś wam powiedziałem. Nie, no żartuję sobie. Nie, nie. No wiesz, my jechaliśmy 550 czy 600 kilometrów, żeby zobaczyć twoje żelazka, więc wiesz, więc nie wiem, kto jest bardziej walnięty. I to żukiem, o. Chyba czegoś posłuchamy. Dobra, mamy czas. To jest magnetofon szpulowy. No i idzie muzyka, jest okres Bożego Narodzenia, bo mamy choinkę rozłożoną. Co my tu mamy dalej? Kto zgadnie, co to jest? Stolik z misia. No. Przechodzimy przez kuchnię, a z kuchni zawsze przechodzi się do apteki. To jest oczywiste, nie? Chodzimy do apteki. Apteka nasza muzealna, dwie kasy, jeszcze nie... A żebyście mieli jasność, to nie jest apteka, że to są przedmioty zgromadzone z apteki, to jest żywcem wzięta apteka z tamtego czasu, meble, napisy, przedmioty, leki i wsadzona tutaj. Tak. Czy leki nie pochodzą z tej samej apteki? Ja, przepraszam, na jakim portalu kupuje się aptekę z tamtego czasu? Wiesz co, kiedyś facet sprzedawał, wiele lat temu, sprzedawał... Aptegro. Tak, Aptegro. Słuchaj, sprzedawał same leki, bo to kupimy od kolekcję leków od jednego gościa. Kosztował to krocie. Można tam przejść? Tak.
Wiesz co, tu jest zamknięte, ale możesz sobie przejść nawet pod spodem. Czekaj, pod spodem. Wiesz co, kosztowało to krocie. Wiesz co, ja nie wiedziałem, po co to kupiłem, ale wiesz... Stwierdziłeś, że się nie wyleczyły cię z choroby. Wiesz co, znaczy tak, z zawodu jestem ratownikiem medycznym, więc jakieś skrzywienie do medykamentów na pewno mam. I kupiłem kolekcję od gościa leków, no i się trafiła apteka do wzięcia. Po prostu pan miejscowości obok likwidował aptekę, która była z lat 60-tych, 70-tych, założona przez jego mamę i no, meble były wtedy nowe, kupowane wszystko, więc chciał to porąbać. No ja to po prostu z kolegami przywiozłem tutaj i wiesz co, i potem sobie pomyślałem, że faktycznie te leki mam, co kiedyś kupiłem. Mówię, kurczę, stworzę aptekę. No i tak powstała, widzisz, apteka. To całkiem niedawno. No, w tym roku, nie? Specjalnie na majową imprezę. Zobacz, recepty, różnego rodzaju, kasa. Cały plik. Tak. Kasa to jeszcze nie jest fiskalna, bo to jest kasa sklepowa Oka, a tam jest niemiecki Anker, ale na polski rynek zrobiony. To było takie charakterystyczne, że ta wyjeżdżała tutaj ta kasetka, nie? Jak się tam uderzyło, to pieczątki. Tak, tu różnego rodzaju strzykawki. Mam tego mnóstwo starych strzykawek, igieł, no tego jest setki. Tak samo zobacz opatrunków, nie? To jest tego... Mógłbyś leczyć. Tak. No i spójrz na te tak, emaliowane szufladki, gdzie były leki porozkładane. Tak, to jest specjalnie przygotowywane pod aptekę i każda szuflad ma swoją literkę. Więc mówię, no jesteśmy ABCD. Jedynym muzeum w Polsce, które ma aptekę w swoich zbiorach, nie? No właśnie, ale bo to z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że masz szczęście, pieniądze, czy po prostu masz chęć, żeby to posiadać i to jakoś samo do ciebie przychodzi? Samo przychodzi do mnie. No tak właśnie. Samo na wszelkie imprezy. Wszyscy się dziwią, że ja to robię tak naprawdę niewielkim nakładem budżetowym, bo niektóre imprezy ludzie potrzebują, żeby zwołać gdzieś tam, wiesz, złotowiczy kupę kasy. A ja to praktycznie robię bez żadnego budżetu, za darmo, nie? Bo chyba przyciągam takich ludzi ciekawych. Chyba tak. I to była właśnie pierwsza część mojej rozmowy z Marcinem. Na tym nie kończymy już teraz. Zapraszam Was do części drugiej, w której Marcin będzie odkrywał kolejne ciekawe miejsca ze swojego muzeum. Muzeum 600-metrowej hali wypełnionej tysiącami przedmiotów przypominających poprzednią epokę. Więc już teraz zapraszam Was do odcinka numer 2. Będzie jeszcze ciekawiej. A jeżeli podobał Wam się ten podcast, to podzielcie się nim ze znajomymi, za co Wam bardzo dziękuję. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!